piękno. No dobra, no. My was zabijemy, wszystkich zabijemy. Tylko nie. To proszę, to w końcu zabij mnie. Kiedyś Werpachowski zrobił taki performance, to kurwa zabij mnie. I siekiera wisiała, nie? To stan emocjonalny jest zły, ale myślę sobie, że z czasem zobaczymy te plusy. Bo na przykład problem miast, nie? Na wschodzie Ukrainy. To są bloki, które mają swoją gwarancję na 50 lat i to już się chyba skończyło, nie? Zbombardowane tak miasta i teraz jest szkoda, że to z ludźmi, szkoda, że ten duch odchodzi z tej ziemi, ale to jest możliwość dla nowej architektury, dla nowej urbanistyki, bo też sam pomysł miast w Ukrainie się zmienił, koncepcję, bo jak wiadomo, na przykład jak to było w Związku Radzieckim, to centrum była Moskwa, szła koleja do Kijowa i to wszystko budowało się w taki sposób. I teraz centrum zmienia się i nie wiadomo, może i stolicę trzeba zmienić. Może na przykład stolicą może być Kamieniec Podolski. Albo, bo zmieniają się potrzeby. Ukraina się staje się jakby... Przychodzi na tą koncepcję, co zawsze miało być, ona częścią Europy. Europy, która buduje taką ścianą od Ordy, nie? Bo nawet zobaczmy koleje, jak się nazywali. Piwdenno-zachodnia, południowo-zachodnia, nie? To wszystko ze strony Moskwy jakby się budowała ta koncepcja. A teraz to trzeba zmieniać. Te bloki wszystkie, co były zbudowane za Chruszczowa, za Stalina, to jest... To wszystko od nowa, tak jak ten fundament, co stoi i tak mnie tak pomaga myśleć o początku, nie? To na początku było słowo, nie? No i wszystko się od nowa odbuduje. Po prostu teraz jest stan przerażenia, emocji. To też plusy tej wojny, nie? Też ważne, że w socjalno-politycznej sferze, jak to się będzie zmieniało. Ja myślę, że musi się umocnić ta horyzontalna linia, nie? Ten horyzont, ta płaszczyzna, że ludzi... To jakby powiedzieć, że to jest prolongacja tego Majdanu, bo Majdan też przekreślił postmodernizm, nie? Bo postmodernizm, Putin na czym buduje całą strategię? On buduje na tym, że wszyscy kłamią, ja kłamię, ale my wkładamy, żeby lepiej jeszcze kłamać. Ta medsiostra, która była postrzelona pierwszy raz na Majdanie, ona napisała, ja umieram. I to było pierwsze zdanie, które padło podczas Majdanu, kiedy je postrzelili, które było prawdą, nie? Dla całej Europy, bo Europa też w komforcie żyła, dobrze, wszyscy kłamią, my kłamiemy, jest okej. Okay. I Putin na tym gra cały czas. I tutaj pada zdanie, ja umieram. Nie? I to jakby postmodernizm, też to włącza historię. To, co powiedział Fukuyama, że historia się skończyła, nagle się znowu otworzyła. Nie? Bo sporo tych plusów, wiesz, w tej wojnie, jakby to paradoksalnie nie brzmiało, bo wiesz, na przykład te wszystkie odkrycia podczas I wojny światowej, jak czytałem, że znaleźli penicyliny i te różne, bo wtedy medycyna się staje taka dosłowna, jakby na miejscu, w polach, nie? Chirurgia dostaje nowe jakieś odkrycia. Bo my wracamy do takich ważnych wartości. Życie, umieranie. To są sprawy trudne. Ale szczere i prawdziwe. Sztuka pomaga, ona wychodzi z tej sfery postmodernizmu i mówi o prawdzie. Zaczyna mówić, szukać te narracji, bo nasza rzeczywistość, my nie wiemy, jaka jest rzeczywistość cały czas, bo ona przechodzi przez nasze emocjonalne narratywy, nie? I sztuka pomaga budować ten most. My i tak nie poznamy tej prawdy do końca, ale iść po tym moście, do tej prawdy, dążyć, to jest już, to jest,
To jest już być człowiekiem. Czym dalej my na tym moście, tym bardziej my jesteśmy ludźmi, nie? My musimy dążyć do tego. My nie możemy żyć w tym teatrze zakłamania i cały czas tak jak politycy. Sztuka przekreśla polityki, nie? Ona mówi, wy kłamiecie, to teatr, nie teatr. Prawda. Ludzie potrzebują tego. Postmodernizm wybudował tego, że wszyscy kłamią, to jest kłamstwo. I tutaj wracam do tego zdania pierwszego. Ja umieram. I to jest prawda. I to jest sztuka też. Bo my nie możemy żyć w okłamaniu, bo poezja też sposób poszukiwania prawdy. Robienia performance, który jest częścią poezji, inny sposób poezji, poezja nie słów, a poezja gestów i narratywów, to też jest sposób szukania prawdy. Bo tak naprawdę, naprawdę wszyscy szukamy i chcemy tej prawdy usłyszeć, nie? My nie chcemy kłamstwa. Sztuka też rozbija sferę informatywną, która cały czas nadaje jakieś narratywy, które są budowane sztucznie, syntetycznie. Sztuka nie jest syntetyczna, sztuka jest częścią tego słowa, ja umieram, nie? Na czym polega też filozofia, nie? Przyznanie się, że my umieramy i żyjemy, że nie w komforcie żyjemy, a w prawdzie żyjemy, to jest piękno też, nie? Dobro, prawda i piękno. No to, no. Wczoraj usłyszałem, że znana rzecz, że Nowosielski malował te ikony i druga jego branża było to akty, nie? On mówił, że kobieta też jest ikoną, jej cielesność jest ikoną. Prawda, przyznać się, że my umieramy. Ten strach Europy przez bombardowanie nuklearne, nie? A Ukraina powiedziała, dobrze, to bombardujcie w końcu nas. No to też jest przyznanie tego, nie? To jest piękno. No dobra, no my was zabijemy, wszystkich zabijemy. To proszę, to w końcu zabij mnie. Kiedyś Werpachowski zrobił taki performance, to kurwa zabij mnie. I siekiera wisiała, nie? Wtedy w Polsce było napięcie. Wtedy jeszcze nie było tego. To była czysta też Polska, czysta prawda, nie? To zabij mnie. Bo to jest ten próg, kiedy przychodzisz ten próg przyjęcia śmierci, to ty już się stajesz jakby otwarty na śmierć. Ten próg śmierci, nie? Śmierci nuklearnej. No i cóż. No dobrze. No to kurwa zabij mnie. My wracamy do od początku. Myślę, że to jest powrót do początków. Do wartości, nie? Do tego, że my jesteśmy śmiertelni, że są wartości, że jest poezja, że jest myślenie. W ogóle, że jest myślenie, bo myślenie to jest sposób też myślenie to jest też prawda, ale to jest tak samotna sprawa w teraźniejszym świecie, myślenie, nie? Mało, nam cały czas bombardują nas narracjami, my musimy sami odbierać, sami myśleć, nie? No ciekawe, my musimy się przyznać do tej prawdy. Że my umieramy, nie? Mi się podoba, że na przykład Boże Narodzenie, nie? Że ten żłobek to też jest grób Jezusa, nie? To jest i to, że to jest i początek i koniec. My wracamy do tego początku i cały czas do końca. I początek i koniec. Że to jest jedno. Nie ma jakichś szczęścia, od razu wszystko się staje, nie, Olo? Bo nie ma tutaj, idę do Lidlu, a tutaj idę do kościoła, to jest inne życie, a to jest inne życie, czy tutaj idę na warsztaty. Nie, to od razu jest wszystko i ty myślisz o wszystkim. Ty w swojej pracy też, jak pracujesz, ty pracujesz o wszystkim, nie? Z wszystkim, nie tak, że tutaj
robisz jedzenie, a tutaj jesteś i to jest osobne życie, to jest osobne. Nie, wszystko od razu jest. I wszystko się dzieje naraz. Nie ma osobnych żyć, jest jedno życie, nie? I kiedy w tym życiu przyznajesz, że ty jesteś i że ty i ciebie nie będzie i ty umierasz, jak na niebie, tak i na ziemi też, nie? Od razu wszystko jest. Nie ma tych tutaj tak, a tam jest tak. Nie, od razu jest wszystko. Jest całostka. Też wartość literatury, jak wzrosła w Ukrainie, bo jak mówiłem ci, że Zabuszko mówi o tym, że ludzie zaczęli nagle na Ukrainie czytać, bo ani komfort, ani wartości europejskie współczesne nie dają odpowiedzi. Literatura potrzebna jest, bo my szukamy odpowiedzi, po co, za co, dlaczego, gdzie my jesteśmy, bo tylko myśl albo intuicji poety, a myśl filozofów daje, ja widzę, jak mi osobiście daje, jak mi pomaga podczas tej wojny czytanie czy słuchanie jakichś filozoficznych tekstów, nie? Czy idealistów niemieckich, czy greckich. Grecka filozofia. Nawet małe kawałeczki, nie? Jak myślenie pomaga, jak stabilizuje emocjonalny stan, bo ty szukasz odpowiedzi dla siebie. Nie?